Kilka miesięcy ciężkiej pracy, ale fajnie, że możemy to w końcu pokazać, bo jesteśmy naprawdę dumni z tego kontentu. Przede wszystkim chcę powiedzieć o tym, że bardzo dużo pisało się ostatnio o tym, jak zmieniał się konsument. Całe artykuły, dziesiątki publikacji. Natomiast praktycznie nikt nie zwrócił uwagi na to, jak w tym momencie dostosowały się firmy, jakie podejmowały testy, w jaki sposób reagowały. I to jest obszar, w którym bardzo mocno chcieliśmy się skupić. I żeby móc zebrać te informacje, porozmawialiśmy z 30 wiodącymi polskimi e-commerce'ami i starając się wyłapać te elementy, które warunkowały sukces w tym trudnym czasie. I całość tego zebranego materiału jeszcze dodatkowo podparliśmy prognozami rozwoju rynku, aktualnymi badaniami konsumentów, prognozami ich zachowań, po to, żeby zbudować swoistego rodzaju handbook pokazujący, jak poszczególne branże reagowały, co było skuteczne, co nie i które obszary prac stają się kluczowym fundamentem rozwoju na przyszłość. Bardzo głęboko daliśmy nurka w obszar związany z polityką asortymentową, cenową, lojalizacją klientów, ale również kanałami dotarcia do konsumenta, organizacją i strukturą organizacyjną, no i przede wszystkim nad tym, w jaki sposób skutecznie testować, wdrażać i monetyzować to, co się dzieje na rynku.